Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku zaczynamy edytować, odpalamy program i pokażę Wam, na jakich narzędziach ja pracuję, z jakich narzędzi podstawowych ja korzystam. No i tyle. Zaczynajmy więc. A więc tak jak zakończyliśmy ostatni odcinek, stworzeniem po prostu folderu z plikami gotowymi do edycji, tak zaczynamy teraz po prostu odpalając program iMovie. Ja korzystam z programu iMovie na iMacu, natomiast te wszystkie programy są podobne, więc nie przejmujcie się tym. Zawsze sobie można sprawdzić, jak te operacje funkcjonują na po prostu innych programach i tyle. Także moja... działamy. No i dobra, tak jak pokazałem Wam w poprzednim odcinku, jak fajnie sobie uporządkować po prostu materiał do edycji i zaczynamy po prostu edytować. Tutaj mam ikonę, jak widzicie na dole, programu iMovie, klikam na nią dwa razy. Ok, odpaliło się. I teraz widzicie, tutaj są już filmy, które wyedytowałem wcześniej. Ten filmik wyedytowałem w zeszłym tygodniu. Pokażę Wam jego strukturę, jak wygląda już wyedytowany. On był takim trochę wyzwaniem dla mnie, gdyż nagrywam oddzielnie screen recording, czyli nagrywam to, co się dzieje na ekranie po prostu iMaciem. Później muszę to połączyć z kamerą z GoPro, dźwięk nagrywam kamerką GoPro, więc dlatego wygląda to tak. Inny filmik, który gdzieś tam wyedytowałem, jak byliśmy na motorach ostatnio, też tą strukturę ma troszeczkę inną. Ale wygląda na przykład tak. Ten zielony pasek na dole to jest po prostu osobny, jak gdyby dodatkowy podkład dźwiękowy. W tym przypadku jest to muzyka. No i wygląda mniej więcej to tak. Widzicie? Trochę roboty jest, naprawdę. Dobra, więc wracamy do Projects. Naciskam tutaj na ten duży plus. Create new, czyli tworzymy nowy. Tutaj jest zapytanie, czy to ma być filmik, czy to ma być jakiś trailer. Z tego trailera nigdy nie korzystałem, także naciskam Movie. Tutaj już jak gdyby odpala się iMovie Library, czyli biblioteka. To są filmiki, które ściągałem wcześniej, które są jak gdyby wszystkie w tym programie. Natomiast tutaj u góry skupiam się po prostu na nowym filmiku, klikam ten My Movie i to jest tak naprawdę ten, nie wiem jak to nazwać, też profil tego naszego nowego filmiku, na którym po prostu będziemy pracować. Pokażę Wam tutaj przede wszystkim, jak funkcjonują te podstawowe narzędzia, czyli My Media, czyli to, co sobie ściągniemy tutaj do tego kwadratu i z tego kwadratu będziemy przeciągać tutaj do edycji. Audio, czyli dźwięk, titles, czyli napisy, backgrounds, czyli tło, i transitions, czyli to przejścia takie po prostu z jednego filmiku do drugiego. I tutaj są dodatkowe narzędzia, z których korzystam. Tutaj jest jakaś zabawa cieniem. Tutaj można sobie dodać jakąś intensywność kolorów, można się pobawić. Tutaj można po prostu zmniejszyć format naszego filmiku lub zrobić przejście. To jest taki efekt, jak gdyby po prostu ktoś nas filmował i przesuwał kamerę. Tutaj można usunąć sobie jakieś wibracje, natomiast ja nagrywam GoPro 9, teraz już mam GoPro 10, on ma bardzo dobrą stabilizację, więc ja z tego praktycznie nie korzystam. Tutaj dźwiękiem można się też pobawić, tutaj można na przykład wyciszyć sobie szumy, tutaj właśnie można przyspieszyć, zwolnić lub znormalizować po prostu format naszego filmiku. Tutaj można dodać filtry, czyli może to być filmik czarno-biały, kolorowy, różne są tam jakieś do zabawy filtry, to jakiś informacyjny plik. Ja to Wam wszystko pokażę w tym odcinku mniej więcej, jak to wygląda, więc zaczynamy od ściągnięcia pierwszego filmiku do edycji, do obrobienia, więc tutaj na iMacu jest strzałeczka, można na kliknąć tutaj import media, ale później ta strzałka zniknie, więc tutaj jest ta strzałeczka import media. W innym programie po prostu musicie sobie obczaić, jak ściągnąć po prostu pierwszy filmik. Klikam lewym klawiszem myszy, odpala mi się tutaj, skąd mam pobrać właśnie te filmiki. Ja mam te filmiki w folderze na desktop, czyli na pulpicie Kajaki Drone. Naciskam dwa razy,
Tu mi pokazuje po prostu całą zawartość folderu, filmiki z GoPro, sylwi telefonu, tak jak pokazałem wcześniej, we wcześniejszym odcinku tworzyłem ten folder, więc zaczynamy od pierwszego filmiku, tutaj GoPro, klikam lewym klawiszem myszy, mogę sobie dać play i zobaczyć, o czym jest ten filmik. Tutaj widzicie, trochę przycina ten filmik, ale to przycina z tego względu, że ja po prostu wykorzystuję opcję nagrywania, bo to sprawdziłem, nagrywania po prostu tego, co wam pokazuję, dlatego no, gdzieś tam się troszeczkę zawiesza, więc normalnie jak będziecie edytować i włączycie sobie play, to po prostu to będzie szło płynnie, będzie to fajnie wyglądało. Odpalę jeszcze dźwięk. Ja mam dźwięk podłożony tutaj sobie do tego swojego systemu głośnikowego. No, już odpalam audio. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Więc ściągam ten pierwszy filmik. Import selected, czyli ściągamy wybrane. Naciskam klawisz myszy. I tutaj widzicie, w tym My Media pokazuje nam się pierwszy filmik, z którego będziemy korzystać i którego będziemy obrabiać. Teraz naciskam lewy klawisz myszy, przytrzymuję i ściągam tutaj na dole, na pasek, na którym będzie się działa ta cała nasza przygoda. I tutaj, jak zauważycie, od razu pokazany jest żółwik, taki malutki. To pokazuje nam również, że ten filmik jest po prostu nagrany w formacie slow motion. Ja nagrywałem to i zawsze nagrywam, tak jak wspomniałem wcześniej, w 120 F2.7K, 120 klatek na sekundę, jak miałem GoPro 9, teraz będę nagrywał najprawdopodobniej 256 klatek na sekundę. I po prostu to jest slow motion, mogę wam pokazać, naciskamy play i pokazane, że to idzie po prostu w slow motion. Więc ja zawsze po prostu robię tak, ściągam filmik, od razu go klikam lewym klawiszem myszy, najeżdżam tutaj na ten zegarek u góry, tutaj jest speed, custom, naciskam strzałeczkę i daję normal, czyli normalny. I w tym momencie przetwarza się ten filmik na wersję normalną i po prostu możemy go odpalić. Boom, play. Heja, heja. Mam wolne studio razem. No jak możecie zauważyć, po prostu leci to w normalnym formacie. Przez to, że nagrywam ten screen recording, jak tutaj widzicie tą małą ikonkę u góry, że jest po prostu nagrywane, żeby ten filmik wyedytować, jak pokazuję wam po prostu jak edytować te filmiki, troszeczkę mi po prostu przycina. Teraz wam pokażę, jak działają właśnie te narzędzia, z których ja korzystam. Tutaj jest po prostu jeden pasek narzędzi, tutaj jest drugi pasek narzędzi, na tym się skupimy. Ja wam pokażę po prostu z jakich narzędzi prostych ja korzystam. Więc pam, odpalam, działa fajnie. I w tym momencie tak, pierwsze dwa podstawowe narzędzia, które są po prostu nieodzowne, które są najważniejsze i z których będziemy korzystać zawsze, to jest po prostu cięcie filmu, czyli Command B i wracanie jak gdyby jednego kroku do tyłu, czyli Command Z. Jak się pomylimy, zrobimy coś nie tak, po prostu naciskamy Command Z, wracamy po prostu robimy krok do tyłu. Jest to bardzo wygodne i bardzo istotne, więc w tym momencie popatrzcie. Pyk, 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 pyk. Skupimy się na tych dwóch narzędziach. Zaczynam tutaj od początku, czyli naciskam play, czyli spację. Działa. No i wiadomo, już widzieliście ten początek, ustawiam kamerę, nie jest mi to potrzebne, więc muszę po prostu odciąć to, co mi jest niepotrzebne. Jak lecicie sobie tym filmikiem i klikacie lewym klawiszem myszy, to tworzy się taki, widzicie, pasek. I na tym pasku tak naprawdę możemy uciąć. Możemy skorzystać właśnie z tej opcji cięcia filmiku, czyli w tym momencie ja sobie patrzę, tutaj klikam, naciskam spację, naciskam jeszcze raz spację, zatrzymuję się, naciskam na przykład na lewy klawisz myszy, wraca ten pasek do momentu, w którym stwierdziłem, że być może już utnę, no bo mi niepotrzebny jest ten początek, patrzcie jeszcze raz. Ten początek mi jest niepotrzebny. Klikam spację, zatrzymuję, naciskam Command B, robi mi się cięcie. Nie ma problemu, jeśli na przykład zrobiliśmy cięcie nie w tym momencie, w którym chcieliśmy, po prostu naciskamy Command Z i cofamy ten krok, widzicie?
Czyli odpalam sobie play, leci. Naciskam spację, bo tu już będę zaczynał gadać. Naciskam Command B, ucinam, zaznaczam to lewym klawiszem myszy, tworzy się ramka żółta wokół tego kawałka filmiku. Naciskamy prawy klawisz myszy i dajemy delay, czyli skasuj. Już nie mamy tego początku, widzicie? Zaczynam od razu, jak zaczynam gadać. Czyli play, zaczynam gadać. Mamy wolne sobie razem, co nie zdarza się często, więc wykorzystujemy to bardziej pogodę i lecimy na jezioro. Mamy na oku jakieś tam ruiny, na których jeszcze nie byliśmy, więc zobaczymy, jak to pójdzie i zbieramy się i ciśniemy. No i widzicie, już wiem, że ta końcówka jak wstaje nie jest mi potrzebna. Czyli tak naprawdę próbuję zatrzymać spacją w momencie, w którym po prostu kończę mówić. I tutaj jeszcze taka wskazówka, te cztery strzałeczki w lewo i w prawo, jak naciskamy je pojedynczo, to przeskakujemy o klatkę. Czyli na przykład pak, naciskam pak. Zanim zacząłem wstawać. Teraz przykładowo zostawiam to w tym momencie i tutaj już utnę. Później to można jeszcze dostosować, później można to przeciągnąć, troszeczkę przedłużyć w jedną stronę, w drugą stronę. To nie jest po prostu problem. Na razie tniemy, wywalamy to, co jest nam na pewno niepotrzebne. Później na samym końcu, jak będziemy widzieli cały film, jak będzie zrobiony, to jeszcze sobie powycinamy różne rzeczy, które są nam niepotrzebne i tyle, więc. No bo naciskam Command B, odcinam tutaj ten kawałek, końcówkę z filmiku, znowu zaznaczam lewym klawiszem myszy, tworzy się żółta ramka wokół tego, prawy klawisz myszy, wyskakują nam opcje, naciskamy znowu lewy klawisz myszy na delay, skasuj i już mamy krótki filmik, który nie ma ani tego początku, jak odpalam kamerę, ani końca, jak po prostu już wstaje, więc odpalamy, patrzymy, jak to wygląda. Mamy wolne sobie razem. Co? Dobra, gadam. Jak wygląda końcówka? To pójdzie i zbieramy się i ciśniemy. Pyk, koniec. No i dobrze. W tym momencie po prostu na tym filmiku pokażę wam, jak działają te różne narzędzia i jak się podkłada te różne funkcje, więc zacznijmy od tego panelu tutaj po lewej. Mamy na przykład tutaj taką funkcję audio. Klikam ją. I tutaj, jak widzicie, pokazują mi się różne efekty dźwiękowe. Naciskam sobie ten play z boku i patrzę, jakie te funkcje dźwiękowe, jak one wyglądają. Jest baseball, bat, jakieś dwa. No i tutaj ja na przykład często korzystam z tego battle cork, z takiego pyknięcia. Więc jeśli na przykład chcemy wykorzystać na przykład ten dźwięk, po prostu klikamy lewy klawisz myszy, przeciągamy w dół i przeciągamy go pod filmik w miejsce, w którego chcemy użyć, przykładowo na końcówce tego filmu. Puszczam, naciskam sobie wcześniej tutaj, teraz spację i sprawdzam. Widzicie? I teraz jak na przykład chcielibyśmy przesunąć ten pasek, on jest strasznie cienki, więc może ciężko by go było złapać, no da się go złapać po prostu tą kreską taką, ale na przykład tutaj jest jeszcze opcja, którą tak naprawdę można rozciągnąć cały ten pasek na dole i wtedy coś, co jest po prostu malutkie, jest bardziej, jak gdyby, bardziej precyzyjnie można to przesunąć w miejsce, w którym po prostu chcemy użyć tego elementu, czyli na przykład patrzcie, rozciągam. I teraz widzicie, jest mi go łatwiej użyć. Mogę sobie wymyślić, w którym akurat momencie chcę te pyknięcie sobie zrealizować. Zawsze naciskam spację, jak chcę zatrzymać. Ten filmik się robi po prostu długi, no ale chciałem wam tylko pokazać, jak to wygląda. Ja działam tutaj na tej pierwszej kresce zawsze. Tak mi jest wygodnie. Teraz w tym momencie na przykład chcę, nie potrzebuję tego pyknięcia, więc co zrobić, żeby go wyrzucić? Można go skasować po prostu delaytem, albo na przykład można nacisnąć Command Z i robić te kroki, widzicie, pojedyncze do tyłu, znika, pyk. Dobra, to jest audio i tutaj można się znowu bawić,
Tutaj są jakieś różne te dźwięki, to już jest kwestia zabawy, rozpatrzenia, nie będę wam wszedł po kolei, bo to jest po prostu bez sensu. W tym programie jeszcze trzeba zapoznać. Następny jest Titles, czyli napisy, widzicie? Można sobie sprawdzić, jakie te napisy są, jak to wygląda i jakich chcemy na przykład użyć. Można to po prostu ten napis przeciągnąć przed filmik. Przykładowo kończy się filmik, więc klikamy play i pojawia się napis. Tutaj możemy sobie napisać co chcemy, klikając dwa razy myszą i korzystając normalnie z klawiatury. Byle co. Dajemy play. Patrzymy, jak na przykład wygląda to przejście. Aha, taki jest napis. Ten napis można rozciągnąć, żeby był dłuższy, dłużej, żeby po prostu się rozciągał, żeby był dłużej widoczny, skrócić. Nie ma znaczenia, można się tym bawić. Ten napis można również naciągnąć na filmik, czyli na przykład damy teraz play. No i teraz sobie patrzymy, jak to wygląda. Mamy na oku jakieś tam ruiny. No i widzicie, tak wygląda ten napis. Znowu nie chcemy tego napisu. I można go wyautować prawym klawiszem i zrobić delay, albo można po prostu naciskać Command Z i cofać krok po kroku, krok po kroku, krok po kroku, aż zniknie. Cofamy po prostu krok po kroku. Następna rzecz to jest background, czyli tło. Ja z tego nie korzystam. Nawet nie wiem, jak to wygląda, ale spróbujmy. Na przykład tu pyk. Na których jeszcze nie byli. Tego na przykład nie rozumiem, nie wiem. Nie korzystam. Tu można sobie jakąś mapę ściągnąć, jak kiedyś patrzyłem na to, jak to wygląda. Można sobie kliknąć jakąś trasę. Nie wiem, trzeba było to rozkminić, nie potrzebowałem. Więc to jest background i zostało transitions, czyli po prostu przejścia. Czyli na przykład mamy jeden filmik, mamy drugi i między filmikiem na przykład chcemy zrobić przejście, zaciemnienie. No i tu jest też, można się tym bawić. I po prostu korzystać z takich, które nam pasują. Po prostu trzeba być kreatywnym, trzeba się tym po prostu pobawić i to, co nam się podoba, z tego korzystamy. To też wam pokażę, jak będziemy działać. Więc to jest pierwszy panel, z którego będziemy korzystać. Teraz jest drugi panel, z którego będziemy korzystać.